Prokuratura wnosiła o 15 lat kary więzienia dla Michała K. za próbę usiłowania zabójstwa. Obrońca chciał zmiany kwalifikacji czynu na pobicie. Prokurator Cezary Ołtarzewski mówił, że wszyscy mogliśmy zobaczyć na filmie w internecie, jaką agresję przejawiał oskarżony. Między bajki możemy włożyć to, że oskarżony wyjechał z kraju, aby zarobić na odszkodowania, powiedział prokurator. Proszę nie dać się zwieść też temu, tym zabiegom, które sprowadzały się do tego, że oskarżony finansowo zadośćuczynił pokrzywdzonym, co doprowadziło do tego, że przynajmniej werbalnie większość z nich w jakiś sposób pojednała się z oskarżonym, przebaczyła mu, czy przynajmniej tak zadeklarowała. To dosyć, w zasadzie z punktu widzenia oskarżenia, przykre zachowanie, bo świadczyć może o tym, że pokrzywdzeni mają swoją cenę. Natomiast w Wysokim Sądzie sprawiedliwość tej ceny nie ma. Mecenas Artur Szeliga w mowie końcowej chciał przekonać sąd, że nie było to pobicie, a wzajemna bójka, bo ze strony świadka też doszło do wulgaryzmów. Chciał przekonać, że to znieważenie Michała K. było powodem jego późniejszego zachowania, przy czym zaznaczył, że jego reakcja nie jest uzasadniona. Przypomniał, że w trakcie zdarzenia sam oskarżony również był bity, więc nie można tu mówić o próbie zabójstwa. Szeliga umniejszał znaczenie opinii biegłego sądowego w sprawie określenia, czy poszkodowana kobieta doznała trwałego uszczerbku na zdrowiu. Jeśli chodzi o zniszczenie mienia w sklepie, czyli drzwi do sklepu do Żabki, to została zapłacona w całości szkoda, naprawiona w całości szkoda. Pani powiedziała, że wybacza oskarżonemu, że widzi, że się zmieni nie tylko psychicznie, ale nawet fizycznie, że na pewno to przeżył. Przekonywał, że oskarżony nie chciał utrudniać procesu, ponieważ został ujęty za granicą w chwili, gdy ubiegał się o list żelazny. Szeliga przekonywał, że Michałka nie chciał uchylać się odpowiedzialności, ale odpowiadać z wolnej stopy. Wnioskował dla niego o 2 lata więzienia. Czy chce pan coś dodać? Ja żałuję tego, co się stało. Sąd okręgowy w Radomiu uznał, że Michał K. w miejscu publicznym i z błahego powodu razem z innymi 2 osobami wziął udział w pobiciu, w trakcie którego doszło do użycia gazu, kopania po twarzy i rzucania ciężką paletą. Sąd uznał, że mężczyzna chciał spowodować ciężkie obrażenia, a kopiąc poszkodowaną po twarzy spowodował ciężkie obrażenia. Sąd zmienił kwalifikację czynu z usiłowania zabójstwa na pobicie z trwałym uszczerbkiem na zdrowiu i zniszczenie mienia sklepu. Na podstawie artykułu 85 paragraf 1 kodeksu karnego i artykułu 86 paragraf 1 kodeksu karnego orzeczone powyżej względem kary jednostkowe pozbawienia wolności łączy i wymierza mu karę łączną 6 lat pozbawienia wolności. Sąd na poczet kary zaliczył czas, kiedy oskarżony przebywał w areszcie tymczasowym. W uzasadnieniu wyroku sędzia Katarzyna Siczek wyjaśniała, że to oskarżony Michał K. jako pierwszy się awanturował, a awanturę wywołał również w sklepie, do którego poszedł wcześniej. To Michał K. zaczął od wulgaryzmów, więc poszkodowany jest usprawiedliwiony, przyjął stanowczą postawę. Właścicielka wyszła przed sklep, by załagodzić sytuację, a oskarżony użył wobec niej siły i to on rozpętał całe wydarzenie. Uderzył pięścią w twarz pokojowo nastawioną matkę, a syn z kolegą wyszli ze sklepu, by bronić kobiety. Była to obrona konieczna, więc nie można mówić o bójce, a o pobiciu. Podbiega do niej, uderza ją pięścią w twarz. Kobieta po raz kolejny w tym dniu upada na twarde podłoże, na wznak niemalże. I w tej chwili, gdy na tym podłożu się znajduje, pan zadaje jej 2 silne kopnięcia w twarz. To zostało w sposób bezsporny ustalone. Sąd uznał, że nie było to zwykłe pobicie, ale celowe zamierzenie. Oskarżony chciał w jakiś sposób odegrać się na poszkodowanej. Oskarżony na koniec rzucił paletą w kierunku syna poszkodowanej, ta odbiła się i upadła na leżącą po ciosach kobietę. Sąd uznał, że doszło do trwałego uszczerbku na zdrowiu kobiety, a gdyby nie 4 operacje rekonstrukcji twarzy kobiety, to zeszpecenie twarzy nie ustąpiłoby samo. Sąd w wymierzaniu kary wziął również pod uwagę to, że Michał K. był uprzednio karany, że zadośćuczynił za wyrządzone szkody. Zauważyć należy, że zarówno opis czynu, jak i kwalifikacja prawna tego czynu, jak również wymierzona kara są zupełnie inne niż stanowisko prokuratury. Stąd też można domniemywać, że odwołanie nastąpi. W przypadku obrony apelacja zależy od decyzji Michała K.